No my jesteśmy u mnie, no przecież ja intr nie robię, człowieku. U mnie to jest totalnie randomowe. Ja mogłem już zacząć 15 minut temu. Ja tylko chcę powiedzieć, że ja żeton drafta gram za darmo i co by się nie działo, ja wychodzę co na plus. Za bot, ja wychodzę nie? na plus żeton dzisiaj. Drafta. Ty wyobraźcie sobie tak, on teoretycznie nagrywa tutaj te paczki, w ogóle ma odłożone i ma tyle monet i jest taki właśnie bogaty, mało a może tego kupi. I nie, wiecie co jest najlepsze? On mnie prosił, żebym zagrał z nim tego koopa, żebym miał jakieś monety. Nie, przepraszam, żeby dostać żeton draftu, żeby zagrać drafta, bo inaczej nie ma pieniędzy w klubie, żeby kupić. Ja jestem oszczędnym człowiekiem, wiesz, to jest Road to Glory. To jest Road to Glory. Ja masz pele w klubie. Ale nie od UEFA Pointsów, ja jestem Road to Glory, jestem OG. Dobra, jaki jest tutaj ten? Manchester United, Kotamidy z Borów, zapowiedź czwartej rundy Pucharu Anglii. Dobra, chyba się nie skompromitują, więc może być. Chociaż, a wyobraź sobie, jak ktoś ogląda i to już jest po tym meczu i się okazuje, że odpadli z tym Middlesbrough, nie, to jest... Ale byłoby śmiesznie, co? Gdyby odpadli. Ale byłoby. Przezabawnie by było. To jest numer 1, 2, 4, 5, ale na której masz tę najlepszą kartę? Ale jak ci powiem, to nie weźmiesz tego. Wezmę. Obiecuję. 4. To weź 1. No tak myślałem. A jakbym powiedział 1, co byś powiedział? To bym powiedział 4. Nie powiedziałbyś. Dobra. Next. Next. 3. No dobra, może być. Jest okej, okay. Jest taka jedna fajna karta, którą dobra, możesz wziąć. Więc tak, 4 podzielić na 2 razy 7 minus 8 minus 5 plus 2. 3? To ty się skompromitujesz, nie ja. Będę strzelał, że to jest 5. Ja wykonałem działanie matematyczne, a ty... Ale ja ledwo co zdałem. Tego działania. Dobra, 5. Wychodzi 5. Policzyłem na kalkulatorze. To powiem ci tak. Wybrałeś już? Nie, ale mogę wybrać zaraz. No to wybierz. 5. No to co uważasz? To zajebiście. Wybrałeś? Tak. To ktoś się właśnie z nas skompromitował, bo ja już zapomniałem i wydaje mi się, że wyszło 3. Ale równie dobrze mogłem to źle policzyć i zgubić się podczas moich obliczeń. Więc ktoś się prawdopodobnie z nas w tym momencie skompromitował. Ja miałem poprawkę z matmy. Ja się tego nie wstydzę. Ja miałem 84% z matury. Ja miałem 32% z matury, także ja mam wytłumaczenie. Ale wygląda na to, że... Ja jestem zadowolony generalnie, jestem zadowolony. Z tego działania matematycznego? Bo tak, chyba nie z tego. Bardzo. Lecimy dalej. 5 może? Tak, nie wiem. Powiedzmy, że 5. Niech będzie. Klasycznie już zapytam, czy jest to ostatecznie? Bo... Tak, poprzednio zmieniałem, jest teraz niech będzie 5. Zostajemy przy 5. Ale ja naprawdę wolałbyś wybrać albo 2, albo 4. Właśnie bym nie wolał, właśnie poprzednio zmieniłem, wydaje mi się, że to był zły wybór. I teraz wolę zostać przy swoim. To był bardzo dobry wybór wtedy. Nie, najgorsza podstawne numerka. Nie, tego ci nie powiem. Powiedz. Nie, ja powiedz, nie wchodzę z tobą. No powiedz. Nie wchodzę z tobą w tę dyskusję. No wejdź w tą dyskusję ze mną. Już i tak wziąłeś mi totalny rak, totalne gówno. 4. 4 to jest najgorsza, ale szczerze. Szczerze. Gra w tak fatalnym klubie, że bardziej się nie da. Nie, bo pewnie to będziesz rządzić w United gra. To jest nie. Nieprawda, to jest fałsz z twoim. Nie. To weź sobie tą czwórkę. Dobra. 4 grywalne karty, jedno totalne. Ale jaka pozycja? Środek w pomocy. Który dzisiaj? 3 lutego. 3 plus 2 to jest 5. Ale ja wezmę 1 w takim razie. Bo 3 minus 2 to jest też 1, także. Jedyneczka. No raczej niemożliwe, że trafiłem w te karty najgorszą, więc klasycznie... musimy wierzyć. Ale wiesz, ale klasycznie. No klasycznie, wiem. Klasycznie zapytam, czy chciałbyś zmienić? Nie, to jest taka pozycja, że myślę, że nie trzeba tutaj zmieniać, powiem ci szczerze. Wiem, ale wiesz, no i tak masz 80% tego, że mi trafiłeś zajebistą kartę. No mam, no, wiadomo. No, więc jakby, wiesz, ja jestem zadowolony, ale okay. Są fajniejsze opcje. Znaczy, to i tak jest dobra, ale są fajniejsze i moim zdaniem mógłbyś zastanowić się nad innymi numerami. Ale ja zostaję przy swoim, powiem ci szczerze, ja zostaję przy swoim. Bierz tego śpeka, nie wiem kogo tam masz, ale pewnie jakiś Vieira czy coś. No nie zawiedziesz mnie czymkolwiek, cokolwiek byś nie wziął. Kurwa możliwe! No to 5. Żeś wybrał? Powiem ci. Super, żeś wybrał, naprawdę. Świetnie. Miałeś lepsze możliwości, leć powiem. Nie ma znaczenia, nie interesuje mnie już. Nie interesuje mnie twoje uczucia po tym, co zrobiłeś na tym środku pola. To jest niemożliwe po prostu. Środkowy obrońca, błagam, dajcie, mam taki gówniany draft. No weźcie mi. Okej. Varane jakiś? Kimpembe? Coś z tego typu chyba tam rzeczy lecą.
Nie podoba mi się tutaj. Albo nie, może jakiś Maldini tam poleciał, kurczę. No weź mi, Jezus, no błagam, no daj go! Daj go! Jeden. Klasycznie zapytam, czy chciałbyś zmienić? A co im proponujesz? Proponuję ci numer 3 albo numer 5, numer 4 też jest w gazie. 5? Może być 5. Nie, ja już wybrałem. Serio, ta piątka. Potężnie się zastanów, czy chcesz tą piątkę. Ja już wszystko przemyślałem. Wszystko już przemyślałem. Zastanów się. Chłopie, nie, to jest najważniejsze. Ja to już wczoraj, ja już to wczoraj wiedziałem, naprawdę. Dobra, numer 5. A co sądzisz o trójce? Ta piątka mi się teraz jednak bardziej podoba. A o czwórce? Nie, ta piątka myślę jednak. Weź trójkę, a ja mogę, nie wiem, zamówić ci jutro coś do żarcia. Do jakiegoś nie, ja się nie dam przekupić. Ja się nie dam przekupić. Numer 5. Może jednak. No dobra. Zrobię to dla ciebie. Dwójka czy czwórka? Dwójka. Okej. Okay. To weź tego pada, wracaj do tej zażyganej trójki i wgnieć ten jebany przycisk i weź tą. Ale bo ja bym się zastanowił. Nie, już bym się nie zastanowił. Jest jedna tutaj karta, która ma ogromną historię, jeśli chodzi o tą serię, którą rozgrywamy już od wielu lat. Czy to Dama Traore? Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Chyba na tej czwartej ale pozycji będzie tak. Traore, co? Klasycznie zapytam, czy chciałbyś zmienić? Na piątkę bym chciał zmienić. Nie ma problemu. No i Kozak. Dogadani. Teraz ja. No. Dwa. Dobra. Oj, czekaj. Wow, jak to już wziąłem? No wziąłem, no. Jak to bez żadnych pytań? No. Słuchaj, no ja jestem konkretnym człowiekiem, ja widzę, wybieram. Jeden. Trzy opcje, z których będę zadowolony. Jeden. Jedyneczka. Jedną się wkurwie. Jedyneczka. Jeden się zeżyga. Jedyneczka. Uuu. Chłopie, ta jedynka, aż ci nie możesz doczekać, aż na boisko wejdzie. Już jest tak nabuzowana. Na 100%? Tak. A jedynka, tak, powiem ci, tak cudownie wygląda. A jedynka fajna jest? Ale zaboli mnie, jak wezmę? Strasznie ci zaboli. Będzie ci uwierała od spodu. To wracaj sobie do tej czwórki. Nie, serio. Naprawdę. Następnym razem. Serio, ale teraz weź... No wiem, ale jakby no, mówisz o tej dwójce i co, nagle jej nie weźmiesz? Bo 2 razy 2 jest 4, dlatego weź sobie czwórkę. Ale 4 podzielić na 2 jest 2, a ale jak pomnożysz znowu razy 2... To jest 0, dodasz 2 jest 2. Nie, ja biorę czwórkę. Chiki, dwójka? Okej. Okej. Okej? No może chcę zmienić. Okej. Proszę bardzo. No to zmieniam na piątkę. Ty masz. Ty masz, kurde, za jakieś... Co to? Ja człowieku myślałem, że trochę masz, będziesz miał mocniejszy skład, ty. Ja jestem zadowolony. Jeszcze mam z ławki paru zawodników, słuchaj. Ej, ty też masz Adamy Traore! Tak, mam. Oj, to nie ma, nie ma tak! Ej, nie ma, że dwa Adamy Traore są! A czemu nie? To jest nie fair! Bez szans. Będziesz teraz szukał go cały czas, ja to wiem. Oj, Justin! Ole raku! Piękna bramka. I moim zdaniem nie było spalonego. To się liczy za pół. Nie. Znaczy tak, brawo, Kondo. Gdzie tam moja Maria. Riyad Mahrez tu jest? Oj. Wiedziałem. Czemu on kopnął to do góry? Czemu on to do góry kopnął? I nam sobie zabrać piłki. O, naucz mnie! O Jezu, sorry Carrasco, przepraszam! Ale został tam zniszczony, ojej, wszystko w porządku? Nie dostał kontuzji po tej dziurze? Bezczelnej? Nieładnie! Ej ty, ja sobie tego nie czemu ustawiłem, nieładnie? Ty! Oj, czekaj, ja tego nie mam ustawionego! Ojej, już to się grać tak nie da. No to... Oj. Ja przygotowałem. Salah! Jeden do... Ja mam wszystko pod kontrolą, chłopie. Ostoją spokoju. Ja po prostu wiem, że to nie wpadnie, bo to nie może wpaść. To jest logiczne. Rzucaj. Sąsiad nie schodzi, ty. Dawaj.
Czekaj, dam pauzę jeszcze. Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek dam pauzę jeszcze. Daj. Tak, sąsiad, czekaj. Ja pierdolę. Jaki? Nie, naprawdę tam sąsiad. Może tutaj nic zrobić, co? Chyba zdążę. Jeszcze jedna. Chyba akcja. Już nie zdążysz. Chyba zdążę, Adama. Odnoszę wrażenie, że już chyba nie ma sensu tutaj nic zrobić, wiesz? Adama Traore! 1-0! Tak się kończy sytuację bramkową! Adama Traore! Oj, powiem ci, te demony się oddały. Oj, pamiętasz pierwszy mecz? Też Adama Traore zrobił akcję z tej samej połowy i z tego samego miejsca. Nawet nie wiem, który nożny jest Traore, powiem ci szczerze. Lewo. Napierdzielaj z tej lewej, stary. On, człowieku, przerywa siatkę z niej. Jasne, jasne. Patrz, lewa noga Traore. Masz rację. Faktycznie, lewa noga Traore, miałeś rację jednak, kurczę. Dobrze, że mi powiedziałeś, bo powiem ci szczerze, może żebym zszedł na prawą nogę wtedy. Ty ten, jaki to jest ręcznik na tej bramce, to prawie wpadła w środek. Tu był potencjał. Do Gil... Joga Bonito! Gilbert, to jest dopiero zawodnik. Mohamed Salah! 2-1! Jak on kończył Salah! A to nie był Gundogan czasami? To był Salah. Mi się wydaje, że to był Gundogan. No właśnie tak się zastanawiałem, o co tu chodzi w tym wszystkim. Ja zajebał Gundogan. To jest mecz typu całkiem ciekawy, nie będę ukrywał. Powiem ci... To powinien być gol. Ja właśnie nie mam pojęcia, dlaczego to nie jest gol. Powiem. Jestem zawiedziony. Zawiedziony jestem. Oj, Gundogan, myślisz, że dobiegnie? To była przesada. To uważam, żeby to była niemała przesada, gdyby takie coś wpadło, wiesz? Przepraszam za to podanie, wiesz? Nie, ja tam będę, ja tam pobiegnę, wiesz? Nie, nie trzeba. Wiesz o tym, ale chodzi o to... O co chodzi? Ja pierdolę, chciałem znowu lukiem strzelić. Pójdź z tym draftem, serio, nie chcę się już tam nagrywać nic więcej, serio. Janik Ferreira Carrasco fantastycznie wrócił się do defensywy, tylko strony mu się pojebały. Za 50 tysięcy, za końce.